I jeszcze jedno zadanie z działu Number Patterns. X-y startują od trójki, czyli tutaj wpiszemy x równy 3. Reguła mówi dodaj 4, czyli kolejny x będzie równy ile? 7, a kolejny, zapewne już wiesz, 11. Y-ki startują od cyfry 3. Reguła mówi dodaj 4, czyli 3 dodać 4 to jest 7, 7 dodać 4 to jest 11. Teraz te powstałe pary uporządkowane, mamy x i y, mamy zaznaczyć na układzie współrzędnym. Zacznijmy od pierwszej. X równy 3, y równy 3. Bierzemy sobie punkcik. Tu mamy oś x-ów, szukamy trójki. Tu jest trójka. Tu mamy oś y-ów, szukamy też trójki. Idziemy w górę o 3 miejsca, czyli tu jest punkt 3, 3. Następny punkt, następna para uporządkowana, to jest 7, 7. Zaczynamy od x-ów. 7 i 7 jednostek w górę. Faktycznie jest to 7 na oś y-ów. Możesz robić też odwrotnie. Możesz zaczynać od y-ów. Y tu jest 11 w kolejnej parze, czyli zaczynamy. To jest 11 i x 11, czyli 11 miejsc w prawo idziemy. Powinno być to tutaj. 11, 11. Zaznaczyłam i muszę wpisać odpowiedzi. Pytają, ile razy y jest większy od x-ów. Zwróć uwagę, że tutaj x jest równy y-owi, zatem y jest 1 razy większy. Jeżeli mnożymy przez 1, to wartość liczby się nie zmienia. Spróbuj rozwiązać podobny przykład na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz w opisie tego filmu. Powodzenia!